Zapraszam na spacer po zakazanym mieście w Pekinie. A film zaczynam od pokazania bramy wejściowej od strony placu Tiananmen w poniedziałek, w dzień, kiedy zakazane miasto jest zamknięte dla turystów. Dlatego teraz dobrze widzisz przestrzeń przed bramkami i barierkami. Pusto, nie ma ludzi, zamknięte, ale genialnie widać, co będzie tematem filmu. Zapraszam, startujemy. A to już ten sam plac przed bramkami, ale we wtorek, pod koniec pięknego dnia w maju, kiedy miałam bilet na zwiedzanie. I ja też gdzieś tutaj byłam w tym tłumie i mimo posiadania biletu czekałam w takiej długiej kolejce. I skoro film będzie o zakazanym mieście, to pokażę najpierw zakazany film, bo strażnik kręcił głową, że nie można filmować. Ale wiele osób kontynuowało filmowanie, choć ja przestałam. Więc będzie tylko krótki klip, jak młodzi Chińczycy, prawdopodobnie wojskowi, wychodzą na ćwiczenia fizyczne. I widać, jak przeciskają się przez tłum zwiedzających. I to tyle. A tu już po kontroli biletów, paszportu i plecaka wchodzą do zakazanego miasta. Samo wejście to nie był przyjemny epizod, dlatego zobacz też film, jak stałam w kolejce i przechodziłam kontrolę. A link do tego filmu podaję w opisie. I już jestem na pierwszym dziedzińcu i ukazują się przede mną piękne budynki cesarskiej architektury chińskiej. Zwróć uwagę, ile osób jeszcze za mną wchodzi i jakie tłumy ludzi są już na dziedzińcu. Są to przeważnie Chińczycy, a tylko sporadycznie widać obcokrajowców. Temperatura tego dnia była wysoka, ponad 32 stopnie Celsjusza. A Chińczycy na taki upał mają swoje sposoby, czyli zakrywają się parasolami i noszą czapki tworzące cień wokół głowy. Tu stoję przy jednym z pięciu wewnętrznych złotych mostów wodnych, wybudowanych za czasów dynastii Ming w XIV wieku. Most środkowy był zarezerwowany wyłącznie dla cesarza. Ma balustradę z białego marmuru, ozdobioną motywami chmur i smoków, a pozostałe mosty przeznaczone dla szlachty, ministrów, urzędników cywilnych i wojskowych. Mosty znajdują się przed bramą Najwyższej Harmonii. Brama Najwyższej Harmonii, którą teraz widzisz, została zbudowana w 1420 roku we wczesnym okresie dynastii Ming. Początkowo nosiła nazwę Bramy Czczenia Nieba, a lekko ponad 100 lat później przemianowano ją na Bramę Supremacji Cesarstwa. W czasach dynastii Ming cesarz odbywał tu poranne spotkania i wysłuchiwał odpraw urzędników. Tu wchodzę schodami do bocznej bramy, tak jak pozostali turyści. A w międzyczasie dodam, że w 1644 roku, w pierwszym roku panowania cesarza z dynastii Qing, cesarz zorganizował tu ceremonię intronizacji i ogłosił słynną amnestię generalną. A w następnym roku brama otrzymała obecną nazwę. I tu już jestem na górze. Zobacz, jak dużo jest tu zwiedzających. A brama prezentuje przepiękną chińską architekturę. Tłum ludzi, szkoda, że nie można wejść do środka, naprawdę. Jest ogrodzone, można tylko podejść do schodów wejściowych. Wszędzie są barierki, no i niestety turyści, nawet Chińczycy wejść tam nie mogą. A tu z drugiej strony widok na pięć złotych mostów i pierwszy dziedziniec. Przechodzą powoli za tłumem. Zwróć uwagę, że niektórzy Chińczycy przebrali się w stroje ludowe do zwiedzania zakazanego miasta.
i przechodzę boczną bramą na kolejny piękny dziedziniec. Dużo osób, jak ja, filmuje, robi zdjęcia, a są to głównie Chińczycy. Tu mamy kolejny dziedziniec. Obchodzą budynek dookoła, jak wszyscy turyści, a w głębi widzą ciekawy kwadratowy budynek i tam idą. Ale jeszcze zerkam na prawo, a poniżej widzę kolejny, podobnie wyglądający dziedziniec. Wracam i podążam w kierunku kwadratowego, niedużego budynku. Widzę tłumy ludzi. Są to zarówno grupy zorganizowane, to te z chorągiewkami, i pojedynczych turystów. Ludzie odpoczywają w cieniu, bo słońce pali bardzo mocno, a moja chińska czapka na szczęście się sprawdza i daje mi trochę cienia wokół głowy. Podchodzę do kwadratowego budynku, szukam tablicy informacyjnej, ale niestety nie ma. Widzę po prawej stronie strażnika. Żałuję, że nie wzięłam audiobooka, ale wątpię, aby była dostępna wersja po angielsku. Podchodzę bliżej, żeby zajrzeć do środka. Niestety słabo widać, co tam jest. Żadnych informacji nie ma, żadnych danych. Czyli tak, jak nie znasz chińskiego i nie masz audiobooka, nie wiesz, na co patrzysz. Idę dalej do kolejnego budynku, ale znów to samo. Zero informacji, barierki. Nie można nawet zajrzeć do środka. Chińczycy robią sobie pamiątkowe zdjęcia, filmują, więc musi to być kolejny ważny budynek. Zakładam, że oni to wiedzą. Niektórzy mają audiobooki, a ja zaczynam być poirytowana, bo nie wiem, na co patrzę, a lubią wiedzieć, co widzę. O, jest tablica. Z niej dowiaduję się, że jest to sala zachowania harmonii, zbudowana w 1420 roku we wczesnym okresie dynastii Ming. Czytam, że sala uległa zniszczeniu w pożarach i była kilkakrotnie odbudowywana, ale zachowana główna konstrukcja nadal pochodzi z czasów tej dynastii. Jest też informacja o wymiarach sali i kolumnach. Dowiaduję się, że cesarzowie z dynastii Ming przebierali się tutaj przed różnymi ceremoniami, a cesarzowie z dynastii Qing wydawali tu bankiety i świętowano tu Nowy Rok. No, to coś już wiem, więc idę dalej. Idę za tłumem w kierunku Pałacu Niebiańskiej Czystości i sześciu pałaców zachodnich. Tu tłumy, w tym zorganizowane wycieczki i kolejny dziedziniec i imponująca chińska architektura. Jest piekielnie gorąco, nie ma drzew. Schodzę po schodach jak wszyscy. Jest gorąco nawet Chińczykom. Niektórzy postanowili odpocząć w cieniu budynku, napić się lub coś zjeść, jak widzisz po prawej stronie. Krótko mówiąc, informacja jest taka. W tej części nie ma kawiarni, punktów gastronomicznych, kafejek, nie ma gdzie odpocząć. Zostają schody, cień budynku lub własny parasol. Schodzą ze schodów, ale zostaniemy jeszcze przy nich chwilę, bo chcę pokazać dużą rzeźbę w kamieniu. Kamienna rzeźba tu za salą zachowania harmonii podzielona jest na trzy sekcje: dolną, środkową i górną. I jest największą tego typu rzeźbą w zakazanym mieście, dlatego nazwana jest Wielką Rzeźbą.
zaraz zobaczysz wzór tej rzeźby, a dodam, że był przez dzieje historii kilkukrotnie zmieniany. A dzisiaj jest to 9 zwiniętych smoków wśród kłębiących się chmur. Kamień na rzeźbę został sprowadzony z odległości 80 km 28 dni przez 20 tysięcy robotników za pomocą specjalnych sań. Dziś mamy upalny dzień i nie tylko turyści z Europy padają ze względu na wysoką temperaturę, nawet Chińczycy szukają cienia, żeby chwilę chociaż odpocząć, ponieważ plac ten jest ogromny, mało jest cienia, drzew tutaj nie ma żadnych. Naprawdę można dostać udaru, trzeba uważać. Cały czas staram się pić, natomiast temperatura dzisiaj jest po prostu zabójcza. Chińczycy tutaj mają taki zwyczaj, że wypożyczają sobie stroje chińskie, tradycyjne i w tych strojach zwiedzają zakazane miasto. Oczywiście robią sobie milion zdjęć. Przebierają się kobiety, mężczyźni, a nawet dzieci. Ten budynek tutaj to jest Pałac Niebiańskiej Czystości. Zwiedzamy dalej. Pałac pochodzi z XV wieku, a w trakcie dynastii Ming był rezydencją cesarza i ta rola była utrzymywana przez stulecia. Dopiero jeden z cesarzy w XVIII wieku zmienił funkcję pałacu, przenosząc swoją sypialnię do tylnej jego części. I wtedy pałac zaczął pełnić funkcję miejsca spotkań cesarzy z dworzanami, załatwiania spraw rządowych, przyjmowania posłów, gratulacji i wydawania bankietów. W pałacu umieszczano trumnę zmarłego cesarza zgodnie z przekonaniem, że powinien on zakończyć swoje dni na ziemi w swojej sypialni. A teraz przechodzę do Pałacu Ziemskiego Spokoju, który był rezydencją cesarzowej. Tworzył on parę z Pałacem Niebiańskiej Czystości, czyli rezydencją cesarza, bo niebo, czyli cesarz, charakteryzował się mądrością, podczas gdy ziemia, czyli cesarzowa, ziemską wyrozumiałością. I wiadomo, o co chodzi. A w głębi po prawej stronie przejście do cesarskich ogrodów. I już tam idę. Ale miłe zaskoczenie. Po ponad godzinie spacerowania po otwartej, słonecznej i wybetonowanej przestrzeni widzę drzewa i dużo zacienionych miejsc. Ludzi też dużo. Bo każdy chce trochę odpocząć od wrażeń związanych ze zwiedzaniem i palącego słońca. Turyści siadają gdzie mogą, nawet na murku pod znakiem. W ogrodach też są zabytkowe chińskie budynki, jak ta sala imperialnego pokoju. Ale niestety zamknięta, jak wiele budynków w zakazanym mieście i tylko z zewnątrz można podziwiać. Tu mamy przejście w murze, widzę ludzi z lodami i ja też idę kupić loda. Wybrałam smak bambusowy, ale uwagę moją koncentruję na opakowaniu. I mówię tak, ten sposób nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem. Jest dużo grubego plastiku. Wracam tą samą drogą, tłumy ludzi, nie ma gdzie usiąść. Przebrane Chinki robią sobie zdjęcia. Tu oczko wodne i znowu moja krytyka. Ryby pływają w betonowym zbiorniku. Roślinności brak, ale pewnie chodziło o to, aby ładnie wyglądały. Tu wycieczka z przewodnikiem pod drzewem odpoczywa, a ja widzę kolejną bramę i decyduję się iść dalej, ale to była zła decyzja. Posłuchaj. Ale miałam nieprzyjemne zdarzenie. Oczywiście tutaj nic nie jest oznakowane w sposób taki, żeby się dobrze połapać. I wyszłam przez bramę wyjściową. No i niestety nie bardzo mogłam wejść z powrotem. Bardzo dużo trzeba było się pani strażnik tłumaczyć przy użyciu translatora, że już byłam w zakazanym mieście i po prostu przez pomyłkę wyszłam. Kosztowało to długich kilkanaście minut, zanim wytłumaczyłam pani, o co chodzi. Pozwoliłam wejść z powrotem, więc jestem po raz drugi w zakazanym mieście.
już wiem, że tą bramą wychodzić nie można i tego trzeba się pilnować. Gdzie się idzie, przez którą bramę i w którym kierunku. Bardzo ciężko się skomunikować z tutaj urzędnikami i z ochroną. Bardzo ciężko. Udało się, aczkolwiek kosztowało to dużo nerwów, dlatego że jestem tutaj dopiero jakieś półtorej godziny. Chciałabym pozwiedzać również boczne alejki. Natomiast gdyby ta pani strażnik nie zlitowała się, nie można by było wejść z powrotem tutaj. Wow. Gdyby było napisane, że jest to exit po angielsku, no to wtedy nie przechodziłabym przez tą bramę. A tak, tutaj brama wyjściowa, jak każda inna, pięknie wygląda. Myślałam, że jest to brama do przejścia do jakiegoś innego dziedzińca i byłam w dużym błędzie. Ale okej, zwiedzam dalej. A tu mamy kolejną bramę, tym razem do wejścia na teren Galerii Skarb. Trzeba kupić dodatkowy bilet i postać w kolejce. I dodam, że paszport miałam skanowany zarówno na etapie zakupu biletów w kasie, jak i przez strażnika przy wejściu do Galerii Skarbów. A stojąc w tej kolejce, przeczytałam na tablicy, że większość zbiorów to dziedzictwo dworu Qing. Należy do nich wiele przedmiotów wykonanych na rozkaz cesarski przez Imperial Workshop, instytucją produkującą różne przedmioty dla pałacu. Zaraz za wejściem zatrzymują się przy ścianie 9 smoków. Jest to jedna z trzech takich słynnych ścian w Chinach. Ta akurat ma prawie 30 metrów długości i 3,5 metra wysokości. Przedstawia 9 wijących się smoków wśród chmur, a każdy jest oddzielony skałami górskimi. Na ścianie na różne sposoby pojawiają się cyfry 5 i 9, które w kulturze chińskiej symbolizowały władzę cesarzy. Idę w kierunku Galerii Skarbów, to ten budynek w głębi, po lewej stronie. A teraz widać duży dziedziniec przed galerią. Są ławeczki i wiele osób korzysta z cienia. A teraz widzisz bramę w murze, którą ja się tutaj dostałam. I posłuchaj informacji o pogodzie. Przebywam aktualnie na terenie dziedzińca Galerii Skarbów. Jestem już na terenie zakazanego miasta 3 godziny, jest potwornie gorąco. Chińska pogodynka twierdzi, że jest ładnie, 31 stopni. Natomiast ja powiedziałabym, że jest to bardzo męczące zwiedzanie, ponieważ duchota, brak cienia powodują bardzo duże zmęczenie człowieka. Nie wybierajcie miesiąca maja bądź innych miesięcy letnich na zwiedzanie zakazanego miasta w Pekinie. A teraz wchodzę do galerii. Jestem w Galerii Skarbów i po prostu ilość ludzi, jaka tutaj jest, powoduje, że bardzo ciężko nawet przechodzić do przodu. Trudno też dopchać się do biżuterii. O, tu udało mi się złapać, to pokażę, jakie biżuterie są wyeksponowane w Galerii Skarbów. Tu są przepiękne diademy na głowę. Z 1644 roku. Tu mamy szkatułkę koralową. A tu mamy złoty globus. Figurki przedstawiające 7 skarbów. Złote oczywiście. Z tablicy informacyjnej dowiedziałam się, że w kolekcji znajdują się także hołdy i prezenty od urzędników oraz okazji uroczystych wydarzeń. Większość skarbów została wykonana z najcenniejszych materiałów, w tym złota, srebra, jadeitu, pereł i innych klejnotów. Były stworzone przez uznanych projektantów i reprezentują najwyższe standardy artystyczne tamtych czasów. Były używane podczas ceremonii cesarskich, rytuałów religijnych, życia codziennego i wypoczynku. I to już koniec mojego spaceru po zakazanym mieście w Pekinie. Było warto, mimo tego, że jest straszny upał, cienia jest bardzo niewiele, duchota ogromna, natomiast mogę powiedzieć tak, cieszę się, że tutaj byłam, zobaczyłam na własne oczy ogrom historii Chin, żałuję, że tak mało informacji jest podanych w języku angielskim. Wycieczka po zakazanym mieście w Pekinie to kilkugodzinna wyprawa. Trzeba sobie przygotować dużo jedzenia i picia,
ponieważ przy takiej gorącej pogodzie, jak jest dzisiaj, naprawdę można się zmęczyć. Bądźcie przygotowani na tłumy ludzi, długie kolejki i wielokrotne sprawdzanie paszportów. I jeszcze mały update. Nie tylko ja jestem zmęczona po kilku godzinach w zakazanym mieście. Za mną widać, ludzie sobie siedzą, odpoczywają. Niektórzy położyli się na ławkach i wcale się im nie dziwię, bo nawet będąc Chińczykiem, ta dzisiejsza pogoda jest bardzo trudna do zniesienia. Żeby przeżyć w zakazanym mieście, trzeba mieć ze sobą kilka butelek wody i jakieś snaki do przegryzienia. Jeśli ktoś planuje swoją wyprawę do zakazanego miasta, to starajcie się unikać miesięcy bardzo gorących. Ja akurat jestem w maju, jest ponad 30 stopni, jest bardzo duszno. W tej pierwszej części zakazanego miasta jest bardzo mało cienia, bo są to generalnie bardzo duże place. Strasznie gorąco, dużo wody trzeba mieć przy sobie i wybierać najlepiej takie godziny ranne, w których to słońce nie operuje jeszcze aż tak bardzo. Przy wyjściu z zakazanego miasta, tutaj za mną są pawilony, w których można kupić sobie jeszcze na wyjściu jakieś pamiątki, biżuterię, bądź też chińskie ozdoby. Kończę już swoją wycieczkę po zakazanym mieście. Definitywnie wychodzę przez jedną z bram wyjściowych. To jest brama, którą wyszłam. Widać, ile ludzi opuszcza teren zakazanego miasta. Jeśli film się podobał, proszę o łapkę w górę. Zapraszam do śledzenia kanału i oglądania pozostałych relacji z Chin. Dziękuję za oglądanie.